Radio Concita. Świadomym działaniem dyfamacyjnym i to jest, i tego się nie da wyjaśnić kultury, jakąś rynkową teorią religii, jakby chciał Stark, tylko jest ta kwestia po prostu, no jakby to powiedzieć, wyeliminowania brutalnego i powiedziałbym wojennego, a nie rynkowego wyeliminowania przeciwnika. To znaczy, no, tu mamy do czynienia z rodzajem intelektualnej wojny religijnej. Przypomnijmy, że reformacja zbiegła się w czasie z wynalezieniem druku i to pozwoliło na niesłychaną skalę rozprzestrzenić się temu, co dzisiaj często nazywa się propagandą religijną. Niektórzy historycy nawet mówią nam, że to właśnie wtedy narodziła się propaganda i pojęcie propagandy. No, myślę, że to przesada, bo jak się patrzy od starożytności, oczywiście różnymi metodami się coś propaguje. To jest, myślę, że to jest raczej na niespotykaną skalę rozpowszechniło się coś, co można by nazwać oczywistym kłamstwem w przestrzeni publicznej. Także to się zaczęło w dobie wojny religijnej, to oczywiście katolicy nie zawsze stosowali powiedziałbym struktura. Kłamstwo dla dobra sprawy nie musi być złe. No właśnie inkwizycji dotyczące też antysemityzmu, antysemityzmu kościoła katolickiego. No to są rzeczy, które zastanawiają, dlatego że oczywiście możemy znaleźć inne grupy, które były w ten sposób potraktowane, no ale stosunkowo najmniej wiemy właśnie o tych kłamstwach antykatolickich. Drugą taką istotną cezurą w dziejach antykatolickich uprzedzeń albo może wojny dyfamacyjnej, którą wytoczono katolicyzmowi, jest oczywiście moment oświecenia. To właśnie wtedy, zwłaszcza francuscy filozofowie oświeceniowi mówią, że no, katolicyzm to nic innego jak tylko okres, dominacja katolicyzmu to okres panowania ciemności, z której dopiero teraz, z tego pełnego religijskiego światopoglądu, właśnie oświeceni będą wydobywać ludzkość i uczyć jej na nowo humanitaryzmu. To powiedziałem, że ja na studiach miałem okazję dzięki wysiłkom nieżyjącego już niestety przedwcześnie zmarłego profesora Łukasza Kądzieli zapoznać się z dużą porcją literatury oświeceniowej. No i muszę powiedzieć, że czegoś tak poziomu prostackiego to dawno nie czytałem i później długie lata zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że to uchodzi za literaturę objaśniającą rzeczywistość, a nie zaciemniającą rzeczywistość. No niestety Stark, jakby to powiedzieć, odtworzył te moje wspomnienia z czasów studenckich. Dlatego, że on przypomina te mechanizmy no, bardzo brutalnej wojny religijnej, wypowiedzianej przez tych, którzy rzekomo zajmowali stanowisko obiektywne, pozareligijne. I co ciekawe, jednym z głównych oskarżonych, zwłaszcza kiedy mowa o świecie starożytnym, jest tutaj wybitny, uważany dzisiaj za klasyka historiografii, historyk brytyjski Edward Gibbon, autor trzytomowego wielkiego dzieła o upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gibbon bezpośrednio w swojej pracy oskarża Kościół chrześcijański o to, że w ogromnym stopniu przyczynił się do upadku tego wspaniałego, łagodnego, pełnego z naszej perspektywy być może pogańskich dziwactw, ale jednak cywilizowanego świata, jakim było państwo rzymskie. No jednak Stark jest tutaj akurat jest bardzo precyzyjny, on rzeczywiście bardzo to dokładnie analizuje. No, niestety twierdzenia Gibbona nie ostały się, to znaczy jak się on tu analizuje, ja mogę tutaj mówić tylko i wyłącznie za nim, dlatego że ja na starożytności znam się
słabo. Jestem historykiem XX wieku, w związku z tym mogę tylko to zrelacjonować. Stark jest zdania, że no, cała historia na przykład Juliana Apostaty, cesarza neopogańskiego, cesarza, który sprzeciwiał się chrześcijaństwu, dominacji chrześcijaństwa w cesarstwie, no, jest tak naprawdę no, legendą i to powiedziałbym raczej świadomie zmanipulowaną legendą. Muszę powiedzieć, że to jest dość przekonujące, chociaż muszę powiedzieć, chociaż na mnie największe wrażenie, także dlatego, że jest to też sprawa nieco bardziej aktualna, powiedziałbym, zrobił kolejny rozdział Starka, to znaczy ten mówiący o no właśnie strukturalnym antysemityzmie Kościoła katolickiego. O, i to jest bardzo ciekawe, bo tu pojawia się, powiedzmy, trzecia grupa aktorów, którzy są przedmiotem oskarżenia w tej książce, to znaczy sami katolicy. Stark zauważa, że zwłaszcza po Soborze Watykańskim II pewne interpretacje w łonie samego katolicyzmu historii Kościoła wyglądały tak oto, że dopiero Sobór Watykański II odciął się od wielowiekowego dziedzictwa antysemityzmu, jaki miał rzekomo panować właściwie przez całe 20 wieków istnienia Kościoła. Stark pisze, to wszystko pójdę. No tak, to znaczy może nie wszystko, ale ten zarzut strukturalny jest nieprawdziwy. A konkretnie ja zadaję jedno pytanie, które wydaje się być rzeczywiście pytaniem dość istotnym i oczywistym. To znaczy, jak to się stało, że w świecie zdominowanym przez katolicyzm, to znaczy precyzyjnie rzecz biorąc w wczesnym średniowieczu, gdzie Żydzi byli jedyną właściwie zorganizowaną mniejszością religijną w rzeczywistości zachodniego kościoła, do XI wieku nie mamy do czynienia z jakimikolwiek zorganizowanymi aktami przemocy religijnej. I to jest to pytanie, ponieważ dopiero od czasów krucjatowych mamy pogromy, tak? jako pewną element rzeczywistości społecznej, no, z różną częstotliwością. No, zresztą Stark zwraca uwagę, że kiedy pojawiały się pogromy w średniowieczu, to bardzo często tymi, którzy ratowali Żydów, to była hierarchia kościelna. No właśnie, to jest raczej teza Starka, czy raczej teza zapośredniczona przez Starka, teza badaczy mediewistyki twierdzi, że no, im silniejsze były reguły gry religii chrześcijaństwa zachodniego, a konkretnie w tym wypadku katolicyzmu, tym słabsza była przemoc religijna. I to jest coś, co myślę, że może zadziwiać, ale warto przynajmniej to sobie, jakby to powiedzieć, z tym się zetknąć, z taką tezą się zetknąć, po to, żeby sobie samemu te sprawy przemyśleć, dlatego że oczywiście niektóre wypowiedzi Starka z mojego punktu widzenia trącą, powiedziałbym, uproszczeniami, to znaczy on jest w stanie w ciągu 40 stron przelecieć przez 2000 lat historii chrześcijaństwa. Widać, że to nie jest człowiek o mentalności historyka, bo on jest jednak ten socjologiczny skrót go niesie, jeszcze skrzyżowany z taką amerykańską dyzynwolturą, powiedziałbym. To mnie momentami nawet dość drażni, ale to natomiast no może silny temperament polemiczny. Tak, ale to akurat sprawia, że to się szybko czyta i dobrze czyta, natomiast rzeczywiście to takie przeskoki, które on tam stosuje, są świadczące o dużej erudycji autora, no momentami są nieco moim zdaniem nadmierne, to znaczy tam jest to na pograniczu zdrowego rozsądku, co nie osłabia samych tez Starka, co raczej sposób jego argumentacji stawia pod momentami pod znakiem zapytania. Jest taki esej, który ewidentnie świadczy o mentalności Amerykanina, to znaczy kwestia niewolnictwa jako mitu antykatolickiego, że katolicy rzekomo utrwalali
struktury niewolnicze, no to jest oczywisty absurd, ale chyba istotne przede wszystkim dla kultury amerykańskiej. I warto zwrócić uwagę, że on na przykład nie posługuje się niektórymi argumentami, to znaczy dla niego to niewolnictwo jest bardzo skoncentrowane na plantacjach północnej Ameryki, a już na przykład nie bardzo zajmuje się takimi drobiazgami jak kwestia właśnie nieposiadania statusu niewolniczego przez Indian w Ameryce Hiszpańskiej, tylko posiadania ułomnego, bo ułomnego, ale statusu wolnych ludzi. Dla niego takie case, które wydaje się, że z punktu widzenia, nie wiem, zarówno dziejów świata, jak i dziejów samej społeczności katolickiej są ogromnie istotne. Niezwykle istotne. No, tego nie dostrzegam. I też ciekawa kwestia, to wspomniałem już na samym początku w naszej audycji, rozwój nauki i kultury w Europie. Otóż takie popularne ujęcie, zdezawuowane już przez wielu historyków średniowiecza, wybitnych francuskich historyków, jak na przykład Jacques Le Goff albo wielu innych mistrzów dwudziestowiecznego badania świata średniowiecznego, ale jednak utrwalona wizja w takiej świadomości potocznej wygląda tak oto, że kiedy świat antyczny zresztą za sprawą chrześcijaństwa uległ unicestwieniu, no to mieliśmy do czynienia z wieloma wiekami ciemnymi, aż do czasu renesansu, kiedy to stopniowo cywilizacja zaczęła podnosić się z ruin. Jak tymczasem sprawa rzecz się ma naprawdę? No naprawdę to oczywiście można powiedzieć, że jest to kwestia dyskusyjna. Na pewno trudno stworzyć taki jeden paradygmat działań, ale Stark pokazuje, że nie jest prawdą, że Kościół katolicki jakby tylko jest zaprzepaścił, czy uniemożliwiał rozwój naukowy, wręcz przeciwnie, że stwarzał po temu warunki, chociażby tworząc instytucję uniwersytetu, bo to trzeba jasno powiedzieć, że ta nasza instytucja uniwersytetu ma korzenie w korporacji kościelnej. I gdyby nie ta korporacja kościelna, to najprawdopodobniej w ogóle nie mielibyśmy takiego narzędzia do poznania rzeczywistości, naukowego poznania rzeczywistości. A on Stark o tym przypomina. No i rozprawia się też z takim zabobonem antykatolickim, to znaczy, że że krótko mówiąc, także i w ostatnich stuleciach, no to nie w przestrzeni katolickiej następował postęp naukowy. On zwraca uwagę, nie dokonuje takiego prostackiego odwrócenia wektorów, tylko tutaj akurat wykazuje się rozsądkiem, to znaczy on pokazuje, że ten zarzut jest nieprawdziwy. Nie przypomnij, że chodzi tu między innymi o tezę Wasza wpływowego niedźwiedzia, który uważał, że to dopiero wraz z reformacją, a zwłaszcza skandynawizmem, w Europie kapitalizm. Dlatego, że zasady kapitalistyczne to przeniesienie jakby teologii bardziej amerykańskiej w świat stosunków ekonomicznych. Otóż Jan Calvin uważał, że pomyślność na świecie może być wyrażem łaski Bożej. Jeżeli komuś powodzi się także sterze interesu, to znaczy, że ktoś został wybrany do zbawienia. No i spekularyzowane takie pojęcie, wyobrażenie o pomyślności ekonomicznej stanowiło znakomity grunt do tego, żeby gospodarka wolnorynkowa mogła się rozwinąć właśnie dopiero w czasach nowożytnych, kiedy ekonomia uwolniła się od kuratorów kościoła katolickich. Że wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że przestrzenią drugą tutaj intensywność rozwoju gospodarczego były Niderlandy, także Niderlandy katolickie, znaczy później Belgia. Chrześcijan mieszka w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych też, ale ta dynamika wzrostu, te proporcje są takie, że w Niemczech stale przyrasta. Tutaj pani mówi o Europie, o Ameryce Łacińskiej i rzeczywiście wydaje się, że jest to kontynent najbardziej protestantki się rozwijały, co więcej katolicy byśmy byli tak
bardzo przywiązani do tego, że to podejście to dla siedzenia rozwijały się na przykład kalwinistyczne węgry również, co tutaj jest. To jest mnóstwo pytań, które świadczą o tym, że Weber uległ temu skorzeniu, mówię to poza Starkiem, tak moim zdaniem Weber po prostu uległ skorzeniu no jednak takiego redukcjonizmu, to znaczy znalazł pewien element bardzo istotny pewnie. Wpływu na rozwój gospodarczy, to znaczy w kwestii przekonanego, czy przekonania rzeczywistości tak przyrodzonej, to albo pozwala, jakby to powiedzieć, efektywnie także pracować, albo nie pozwala efektywnie pracować. No tak, to absolutnie nie, te tezy i wykorzystuję je w kontekście swojej prywatnej polemiki z katolicyzmem. Na koniec zajmiemy się jeszcze jednym z najbardziej krwawych stereotypów, czyli słynną różnicą hiszpańską. Jak podniósł? Powiedz, różnica hiszpańska to nie jest teza Starka, to już jest teza bardzo wielu badaczy, zarówno hiszpańska, a nawet polski w kontekście. Fizyka była raczej narzędziem, powiedziałbym, ułagodzenia represji politycznej wobec mowerców, a nie kiełzonej przemocy. Warto zwrócić uwagę, że takiego pragnienia duchowości okazało się, zwłaszcza z miarą upływu czasu, to po prostu tych wyroków śmierci było szalenie mało. W ciągu kilkuset lat, można powiedzieć, kilku tysięcy chyba ofiar inkwizycji hiszpańskiej, co jest w porównaniu z represjami religijnymi w innych krajach europejskich naprawdę marginalne. Naprawdę, że to zadziwiające. Zadziwia jest, że Rosji Stark nie uchwał swojego wtedy, trwa książka o stereotypach antykatolickich. Ukazała się właśnie na polskim rynku. Rozmawiałem o niej z panem profesorem Pawłem Kiszyńskim, historykiem związanym z Uniwersytetem Warszawskim. Dziękuję bardzo za usłyszenie. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek 21 maja o godzinie 19:00 studium koncertowym imienia Witolda Mazurkowskiego laureatowi honorowego złotego mikrofonu Polskiego Radia towarzyszy będą Halina Łobodarska, Robert Kamara, Patryk Nosakowski imienia Józef Inyuszek. Bilety do nabycia na stronie sklepu polskieradio.pl i a z drugiej strony ustępuje miejsca dynamicznym różnym wspólnotom protestanckim, zwłaszcza zielonym środkowym ewangelikami. To Boże. Radio Maria, halo? O, Radio Maria, cudem. Witam Panią, cudem, dużo czy cudem. Kogo witamy? Właśnie, mam na imię Ania, to z Warszawy, ale mieszkam w zasadzie w Londynie, także w tej chwili jestem w Warszawie, tylko... Witamy Pani Aniu, już Pani jest na antenie, bardzo proszę. Proszę radio sobie ściszyć, ponieważ tam gra chyba z tyłu i nam przeszkadza. Cześć Boże. Ania z Londynu, a właściwie to z Warszawy. Mam kilka tematów do poruszenia. Mój mąż jest muzułmaninem i muszę powiedzieć, że absolutnie nie można pozwolić, żeby islam zalał Europę, bo to jest po prostu zupełnie co innego. To nie jest nawet religia, to jest ideologia. Oni chcą się rozwracać i zalać cały świat. I my nie możemy po prostu na to pozwolić, że nie ma o co mówić. Ale poza tym zadzwoniłam, ponieważ pan przyśmiewał się w poprzedniej części, że wiara w Boga w XXI wieku to jest po prostu żyjemy w czasach, których marzenia o tym, że świat i nasza część Europy nigdy więcej nie zostanie dotknięta przez wojnę, niestety okazało się ciężkie. Mamy dzisiaj za naszą granicą konflikt zbrojny na Ukrainie, mamy naruszanie granic Europy, bardzo blisko naszego państwa. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że dzisiaj dbałość o pokój i bezpieczeństwo jest kwestią fundamentalną. Jestem przekonany, że moi rodacy tego oczekują. I w czasie tego mojego 36 lat oczywiście przerobiłam różne religie i buddystowie i islamskie. Bardzo ciekawe wszystkie, ale wróciłam do pana i do pana Jezusa, bo powiem jeden z tych koncertów w życiu, żeby być właściwym Bogiem.
ale przeciwko chrześcijanom w tej chwili są dwie mocy. Radykalizm islam i sekularyzm. I to właśnie na Zachodzie jest. Sekularyzm jest dlatego, jak się, że dlatego, że po prostu jest taki dobrobyt materialny i ludzie uważają, że pieniądz to jest Bóg. I wtedy ludzie uważają się za Bóg, że oni mogą robić co chcą. Potrzebny nie jest Panu w ogóle, ale dlaczego jest tak źle na świecie? Właśnie dlatego, że nie ma Boga, roku, że ludzie zapomnieli, że powinni się połączyć z Bogiem, że jedynym sposobem, żeby mieć dobre życie, to jest być cały czas połączony z Bogiem. Bóg prowadzi nas i Bóg ma najlepsze rozwiązania na wszystkie problemy, a jeżeli jest swoje, jest nienawiści. Jest zło na świecie, a tym się nic nie da zaradzić ani nauką, ani niczym innym. Podobno i nawet ostatnio chyba papież Benedykt napisał, że świat bez Boga jest światem bez nadziei. Powiedział, że nadzieja na ustanowienie sprawiedliwego i doskonałego świata dzięki osiągnięciom nauki i polityki jest niemożliwym do zrealizowania złudzeniem. Jedyną nadzieją na lepszy świat jest Bóg. Ten Pan, który dzwoni do mnie, trochę szkoda tych ludzi, nawet mojego męża, który powiedział, że w pięknym uświęceniu Pana Jezusa nie uwierzy i nie będzie się modlił. I szkoda mi tych ludzi, bo w zasadzie Pan Jezus to jest jedyna droga, którą można dojść do Boga, bo no nie ma innej drogi. Po prostu Pan Jezus przyszedł, żeby zapłacić za nasze grzechy i nikt nie może po tym życiu dojść do nieba, jeżeli ma grzechy. Ale grzechy są skupione tylko przed Pana Jezusa, dlatego Pan Jezus powiedział, że to jest jedyną drogą. I szkoda mi tych ludzi, bo są różni dobrzy ludzie, a oni po prostu nigdy nie dojdą do nieba. I dlatego szkoda mi tego Pana, co dzwoni, bo to jest po prostu niewiedzalny i naiwny taki stosunek do tego wszystkiego, że tak teraz wszyscy ludzie są tak strasznie wolni i mogą wszystko robić, co chcą, a ten sekularyzm to po prostu jest zagłada świata, ten gender, ateizm, drugi, czy aborcja, czy wolność seksualna, eutanazja, multikulti, feministy, tam humanitarny nawet. I wszystko to jest przeciwko Bogu. I naprawdę z tego, co widzę, na Zachodzie się bardzo źle dzieje i to samo przychodzi tu. Ja na przykład nigdy w Polsce nie mogłam usiąść w kościele, teraz jak przyjeżdżam, to są wolne miejsca. Właśnie dlatego, że to sekularyzm przyjechał tu do Polski i trzeba się naprawdę dobrze starać i modlić, żeby chrześcijaństwo przetrwało, bo Europa jest bardzo w tym stanie i w kilka lat, może 50 lat, to już będzie twoje dla było wewnątrz tego kościoła. Tak, i będę doświadczyła mnie i dalej doświadczam. Pani trzyma odpis za te same zamęża, za te osoby, które nie wspomniałem. To ja się mogę. Ja muszę powiedzieć, że ja właśnie doświadczyłam Boga. Właśnie tutaj nawet w Polsce byłam w kościele, kiedy tu Polski przyszedł do Tadeusza, tak jak w tym przed jedną godzinę byłam w niebie. I naprawdę nigdy przecież bym nie wiedziała, co to jest Bóg. Ale bycie z Bogiem to jest coś tak, taka miłość, taka radość, że tego nie można zrobić w żaden inny sposób. Żadne pieniądze, żadne jachty, ani piękne samochody, nigdy żadne miliony nikomu tego nie dadzą. Ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że mają pieniądze, to po prostu Bóg. Tylko, że życie to jest 80 lat, a wieczność jest wieczna. Trzeba wybrać, albo się idzie do nieba z Bogiem, albo się idzie wieczną otchłań szatanem, który właśnie robi to na świecie w tej chwili. Dlatego ja uważam, że możliwe całkiem, że ten islam to nie jest religia od szatana, bo jest, ja uważam, że to nie jest prawdziwa religia. Tam jest tyle zła w tej religii. Dziękuję bardzo.
zagrożone przez dwa niebezpieczeństwa. Największymi niespodziankami wczorajszej serii gier i narodów były porażki w przedstawach Chinek z koreankami i Rosjanek z kolendarczami. Jutro koniec rywalizacji w pierwszym tygodniu rozgrywek. Polki przeniosą się następnie do Makao, gdzie zagrają z Chińkami, Serbkami i ekipą Tejan. Z kolei polscy światowcy przygotowują się w szkole do meczów narodów Anglii. W wydatku Krzysztofa Pinocy z Wrocław Gdańsk to, że dzisiaj debiut w kadrze dosyć późno w obieku. Polityczne słowy świata zachodniego, które są zlaicyzowane, wspierają właśnie tą migrację muzułmanów, budowę tego właśnie z tego powodu, że one straciły wrażliwość na to, czym jest religia, że one nie tylko odcięły się od własnych życia. To głównie przychodzi, że ludzie mogą się też wykazać od siebie na kadrę. Mam nadzieję, że będzie idealny. I teraz na perspektywie, jeżeli ktoś przyjeżdża z biedniejszych regionów, tak jak ci muzułmańscy migranci z Ameryki Północno-Brytyjskiego Wschodu, to oni powinni się kierować motywacjami właśnie ekonomicznymi. Czy powinni się bogaci przyjmować wzorce, jakie tu panują, i stawać się takimi Europejczykami, właśnie jak ci przedstawiciele. Nie są w stanie pojąć, bo oni już to na tym nazywają przezwyciężenia narodu. Są ludzie, którzy myślą w kategoriach religii, na których religia jest na pierwszym stopniu dla muzułmanów. Nie wiem, że dają zamierzają jest. Jedno przekazanie do jednego się stosują, to już jest wszystko. To może być odwrotnie. Za jedno przekazanie wszystkie. Jeżeli jedno przekazanie zlekceważysz, to już nie jest. Mało tego. Wielu z tych przybyszów przyjeżdża tu po to, żeby kupować nowe Mercedesy, tylko na misję. Ich zadaniem jest postawienie swoich stron przez budowanie wyczętu i budowanie tak zwanej umowy, czyli wspólnoty chrześcijańskiej. Tego się u nas w ogóle nie bierze pod uwagę, o tym się nie mówi, że oprócz tej migracji zarobkowej jest duża migracja misyjna, są ludzie na misjach, którzy przyjeżdżają tutaj z takim zadaniem misyjnym, czasami chrześcijanie wyjeżdżają do innych krajów świata. Kiedy chrześcijaństwo było misyjne, silne, dynamiczne, to wysyłało misjonarzy na cały świat. A dzisiaj islam się czuje tak samo silny, dynamicznie, przesyła swoich misjonarzy. Tylko że te religie zachodnie, o których mówię, one w ogóle w tych kategoriach nie rozumieją. To jest jakby poza zasięgiem ich zrozumienia. Puszczają tutaj misyjnych, dlatego że uważają, że ta ludność napływowa będzie takim taranem, który rozwinie te stare tożsamości narodowe, stare tożsamości religijne i stworzy się to takie nowe społeczeństwo multikulturalne. Zresztą o tym wprost można wyczytać z programu chociażby George'a Sorosza, który jest zwolennikiem właśnie budowy takiego społeczeństwa, między innymi poprzez ten program forsownej islamizacji, to znaczy promowania imigracji do Europy. Myślę, że oni, znaczy te liberalne zachodnie, mogą się w pewnym momencie obudzić, kiedy już będzie za późno. Tak jak czytałem taką książkę Teodora Hegel. Teodora mojej Jessechońskiego, Teodora Jessechońskiego, gdzie on opisywał, jak francuscy arystokraci gościli u siebie na dworach tych filozofów, rewolucjonistów,
Biblia oświecenia opierał na początku XX traktowałem wieku właśnie jako takie elementy zabawowe podczas swoich bali, a później się okazało, że ci chłopieni przez nich oświecający posyłali taki na ten. Dlatego ja nie się bardzo dziwię, kiedy dzisiaj na przykład przedstawiciele tych środowisk nie będę też popierają migrację muzułmanów, ponieważ jeżeli ci muzułmani będą do władzy, to te środowiska LGBT będą pierwsze popierają. Wystarczy zobaczyć, jak homoseksualiści są traktowani w krajach muzułmańskich. Nawet można zobaczyć wtedy egzekucje, jak są zrzucani, są przywiązywani do krzeseł i zrzucani z dachów wielopiętrowych domów, czyści na nieba czytania, czy kamieniowani. Tam na porządku dziennym są takie egzekucje, chociażby. Homoseksualizm. Bardzo dziwne jest to, że te środowiska popierają ten program forsowych migracji, ponieważ no, jeżeli zwołanie rzeczywiście wdrożyć do władzy, to właśnie oni staniemy się pierwszymi ofiarami. Wszystko to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dziwne. Radio Maryja, halo? Jeżeli można, jeszcze nie może panu? Ja, witam pani, już pan jest na antenie i słucham pana. Ja tutaj właśnie słucham pana Zbigniewa pana Grzegorza. Przede pana Grzegorza oczywiście najpierw chciałem przywitać księdza prowadzącego i pana nie pana Zbigniewa, pana Grzegorza, zdecydowanie Grzegorza. Ja myślę, że tutaj pojawiłem się bardzo dodatkowo z tym językiem, bo na przykład używamy takiego pojęcia jak liberalna demokracja, które w zasadzie to nie wiadomo, co to znaczy, to tak coś mi zalatuje dawnymi takimi pojęciami jak demokracja ludowa, wydaje mi się, że pan tutaj wspomniał Platona, który powiedział, że jeżeli prawda będzie triumfować, to zacznie triumfować przemoc. To jest chyba taka sprawa, która może nas wzmocnić, tylko jeżeli zaczniemy posługiwać się jakimś takim językiem zrozumiałym. Bo co to znaczy ta liberalna, na przykład demokracja, dużo takich pojęć, taki język genderowy, to nawet pani kiedyś jak zadać po prostu mówiła, to po prostu powoduje, że my posługujemy się w zasadzie kłamstwem, bo my nie rozumiemy, co my mówimy w zasadzie języka drugiego. Natomiast prawdopodobnie nie zrozumiałem, bo nie wiadomo, co się kryje. Się okazuje, że jest demokracja, ale w zasadzie rozumieli przykład Unii Europejskiej. Rządzi Komisja Europejska, że my głosować nie ma. Dziękujemy bardzo panu Januszu. Tak, to o czym pan mówi, to jest kwestia, którą poruszamy już w pierwszej części naszych rozmów na telewizji TV2, mianowicie tej wzajemnej relacji między demokracją a liberalizmem. Tam przywoływałem przykład Wiktora Orbana, premiera Węgier, który w swoim ekspoze niedawno wygłoszonym w parlamencie w Budapeszcie właśnie mówił, że dzisiaj w takim razie czas porzucić demokrację liberalną. No i Orban właśnie użył tego określenia, ponieważ jego zdaniem dzisiaj liberalizm jest wrogiem demokracji. Nie on nieco innym miejscu w swojej książce. Zbigniew na czym polega ten antagonizm liberalizmu i demokracji. Napisał, że
1991 roku przyleciał do mnie że ja byłem trenerem Apoel. I tam nagraliśmy na kasety też wiele godzin rozmowy na ten temat, bo ja znalazłem potwierdzenie, żeby książka była mówiona, żebym ja opowiadał tę książkę, a nie napisał. Ta książka miała powstać właśnie taka. I później był jeszcze Janek, miał perpetię zdrowotne i tak jakoś się wycofał z tego zawodu trochę. Bo chodziło, tak naprawdę, żeby to przepisać, czy tak jak teraz właśnie zrobili zwiastki. I później bardzo borykałem się, bo jak to księdze wysoko, to czytałem ten maszyn napis. To nie chyba tyle, bo tego przeczytać, bo nikt tego nie rozumiał i nazewnictwo i te wydarzenia, nikt mało kto pamiętał. Także nie znalazłem nikogo, kto mógł mi pomóc. I wtedy, kiedyś tam przed 5 laty, oczywiście zaczęły się te wywiady rzeka, bo one spełniają to nawet, to jest tak dużo, spełniają swoje głównie dla bohaterów. Może tak, ale ja uważam, że nie tyle. Chcę powiedzieć, że to musi być książka, która jak człowiek usiądzie do niej, to nie może żadnać. To jak przyjmij. Trzeba czytać go i relaksować się, ale nie tylko. No ale jak ma być kryminał, to strykuje, to jakaś taka finacja. No to jest tylko chyba dobre. No nie. Przerost tego pierwiastka bohaterycznego. Znamy się tyle lat. Andrzeju, że nie musisz się na panu mówić, ty kochasz sport, ja też, a szczególnie piłkę nożną. I tam jest tak z miłością, pisania o tym wszystkim, ale grał sporo, jest moich przemyśleń też sporo. No wydarzeń, które wątpliwość podają niektórzy w recenzjach, ale to wszystko jest udokumentowane. Także na każdym jeszcze raz zawsze to podkreślam. Rozpali wywiadowcy materiał ogromny. Musieli się prawie 3 miesiące przygotowywać do tego i jednocześnie wszystko jest udokumentowane. I jestem z tego, że zresztą trzeba jeszcze wiedzieć, co chciał jest sytuacji, nie co ona jest drastycznie trzeba. Nie, uważam, że ale jeśli chodzi o Polskę, że moje zaistnienie tu, znaczy w ogóle piłkarstwo, to już nie chcę zrozumieć. Polska tak, że każdy z nich będzie chciał Boga. Czerń, Jeżeli wybieramy Chrystusa na króla, że to jest mój język. W jaki sposób
Z panem premierem Rozmanem,
sprawiedliwie ochronę życia w tej pokrywie na zaatakowanie się. To jest oczywiste, ale warto o tym mówić, że tak politycy dzielą się na tych, którzy się uczą i na tych, którzy się nie uczą. Ci, którzy się nie uczą, powinni zrezygnować z polityki. Mogą zrezygnować, którzy są obowiązki. Według mnie większość jest sprawą się u ci, którzy się uczą, ale w parlamencie na tym, nie, nie. Mam nadzieję, że tak jest, panie redaktorze. Mam nadzieję, że tak jest i mam nadzieję, że politycy są przejmowani, żeby się uczyć, żeby posługiwać, żeby czytać również. I to jest dla nas niezwykle istotne. Wszystkie spotkania również z mieszkańcami, z Polakami, z wyborcami są dla nas ważne i takie spotykamy się kolejny raz. Robimy taki tur po Polsce. No i to bardzo dużo. Że tutaj, jeśli jest taka okazja, to też powiem, że to 700 spotkań, ponad 700 spotkań i nie ma spotkania, na którym nie odkryłem jakiegoś nowego problemu. Te spotkania piszą się w Lidzie Kongresu. Oczywiście, że tak. Czy te spotkania są w Lidzie? Oczywiście, że tak. Spotkanie jest dla polityka ważne. To ważne tutaj z intelektualistami, to z mieszkańcami. Każde spotkanie jest istotne i ważne. Tego spotkania można coś wynaleźć, coś się zapoznać, czymś naprawdę bardzo zupełnie niespotykaną. Ale liczymy ewentualnie Polska, podczas kongresu, czy od tej Polski kongresowej, od tej Polski poza kongresem. Jest taka różnica na różne tożsamości. Siedem kongresów, on się nie zatrzymuje tylko na religii, na dyskusji, narodzie, ale się również gdzie na podstawie opinii dotyka rodziny, dotyka do rządzenia, do napisania nawet samej płci, który mieliśmy w Dniu Prawa i Sprawiedliwości, był pisany razem ze społeczeństwem i razem z ekspertami. To jest istotne, to jest ważne. To jest tak jak Ruch Solidarności. Ruch Solidarności też podniósł się, dlatego że to było połączenie praktyków i naukowców, ekspertów. Razem z robotnikami był profesor Kaczyński, to byli naukowcy, to byli ludzie nauki i dlatego się udało. I dlatego nam się udało. Nam się udało i udaje zmieniać Polskę właśnie dzięki temu, że mamy takie wsparcie praktyków i teoretyków. I musimy uczyć się i od praktyków, i od teoretyków. Nawet ja jestem założyciela Polska kongresowa, tutaj poza kongresowej. Panie redaktorze, gdybym miał spojrzeć, że za chwileczkę będę otwierał kongres, szczepionką przeciwko rewolucji seksualnej, że jest taką alternatywą chrześcijańską dla rewolucji seksualnej. Ta teologia dzieła jest czymś wspaniałym. To nie jest wcale o czym będą mówili system Polacy, zakazu. Jakim będą żyli to kraju, jest afirmatywna wizja ludzkiego człowieczeństwa i jego seksualności jako daru od Boga, który można wspaniale wykorzystać. Pamiętam, że jak ale mnie interesuje to, w George Weigel, jego biograf, powiedział, że tak naprawdę Kościół będzie potrzebował co będą mówili o okresie przyswoić sobie to całe bogactwo nauczania Jana Pawła II, a zwłaszcza teologii ciała, która dzisiaj jest nudzowna, konieczna, właśnie jako to antidotum, jakie ma Kościół, żeby przeciwstawić się rewolucji seksualnej. Dzisiaj niestety z takim smutkiem obserwuję, że ta teologia ciała, zwłaszcza w kościele na zachodzie, jest zupełnie zapomniana, jest porzucona, a zamiast tego wiele środowisk ulega tym postulatom rewolucji seksualnej i puszcza do kościoła te propozycje związane z tą rewolucją, podczas gdy naprawdę mamy wielką, pozytywną, wspaniałą wizję ludzkiego człowieczeństwa i związanej z tym seksualności właśnie
postaci tej teologii chciał wykrywać z całą pilnością, że mamy narzędzia, mamy z czego czerpać tego, czy chcemy słuchać, czerpać i tym żyć. To nie jest lekarstwo, ale honorowe, tylko przy poniesieniu. To tak można powiedzieć w stronę Kongresu Obywatelskiego. 1.23 trwają już rozmowy niedokończone. Adrianna Kamińska-Czerniewska, zapraszam. Nie ma pokoju bez poszanowania prawa. Na tej karze Polski prezydent oporu swoje przemówienie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Andrzej Duda, przewodniczący do Basie na forum Rady Bezpieczeństwa. Rozmowy dotyczyły poprawy skuteczności narodów zjednoczonych z Europą i danych konfliktów na świecie. Siedzibie ONZ rozmawiała z tym kampanią. Andrzej Duda podkreślał, że przestrzeganie prawa międzynarodowego jest gwarancją pokoju na świecie. There is no peace without law. Nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe jest najlepszym narzędziem cywilizowanych narodów do utrzymywania trwałego pokoju otwartego na zaufanie, wzajemnym poszanowaniu norm i wartości. And mutual respected norms and values. Prezydent mówi też o roli mediatorów w światowych konfliktach oraz międzynarodowych trybunałów. Mówił, że odpowiedzialni za zbrodnie muszą być pociągani przed oblicze Unii Sprawiedliwości. Przywołał przy tym niedawne ataki w użyciu broni chemicznej w Syrii. Zakładki, czyli faktor. W pełni popieramy ustanowienie niezależnego mechanizmu nakładania odpowiedzialności za użycie broni chemicznej. To ten problem. Polski prezydent podkreślał, że prawo powinno wspomagać tych, którzy szukają sprawiedliwości. W tym kontekście wymienił m.in. wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Wojciech Cybielski, Polskie Radio Nowy Jork. W dyskusji uczestniczyło około 70 krajów. Nie odbieramy kolejnych telefonów, które nie są używane do picia, czy nie zagrażają zdrowiu. Badania są robione ciągle. Urządzenia przytłaczające siedmi do oczyszczalnych skrót przestały pracować we wtorek. Władze miasta Zbyszczy zdecydowały się na przekierowanie nieczystości do Mokławy. Przepraszam, że Połowianka odbierała ścieki z ponad połowy Gdańska. Dziś po południu zamontowano jeden z silników prowadzący z Holandii. Dzięki niemu o 20% zmalają wynagrodzenia pracowników samorządowych, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Rządowe rozporządzenie w sprawie obniżek opublikowano w dzienniku ustaw, zacznie ono obowiązywać do dwóch. Rozwiązanie zamówili do uszkolonej przez Sejm zatwierdzi ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 1/5 rozporządzenia pracowników. Mapa polskich wartości i społeczeństwa obywatelskie były tematami pierwszego kongresu Polska Wielki Projekt. Z całą z tych liderów udziałem prawie 80 panelistów poświęconych zaważonym problemom współczesnej Polski, Europy i świata. Wszystkie kongresowe dyskusje łączy jedno, troska o wartości, podkreśla profesor Zbigniew Krasnodębski. Polska nie jest krajem, który wartości łapie narusza, tylko je promuje. Także, a może przede wszystkim przez działalność wstępnych organizacji pozarządowych, przyznaje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk. Prawa, każdy student, który wchodzi, to pojawiają się organizacje obywatelskie, które noszą ze sobą solidarność, odpowiedzialność za dobro wspólne i pamięć o przeszłości, zanicza prezes Stowarzyszenia Młodzież dla Polski, Krzysztof Bilak. Trendy tego, aby później z tego, co Polska wie, Prezentujemy Witam Rosji, ponad 80 filmów. To jest ta właśnie decyzja w
Trewirska, więc myślę, że dzisiaj nieszczęściem jest właśnie odwrót od tej filozofii klasycznej, a nadal niestety mamy do czynienia jest. Pierwsze takie zjawisko
zbudował taki masowy na początku XIII wieku, gdyż wtedy po raz pierwszy zakwestionowano obecność za obecność w Katarze. Katarzy uważali, że generalnie materia jest zła, z dobrym umorzeć się złą materii. Mówił, że konieczne jest wypracowanie wspólnie z USA nowego układu z Teheranem.